Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie. Irena Poznań, Piotr Kraków. Jak zwykle standardowo prosimy Was o to, żebyście dali nam znać, z jakiego jesteście miasta, bo to nas zawsze bardzo interesuje, z jakich zakątków Polski i nie tylko Polski nas oglądacie. Dajcie znać, jeżeli jesteście w Polsce, to z jakiego miasta, jeżeli jesteście gdzieś w Europie, to dajcie nam znać również z jakiego kraju. I oczywiście, jeżeli nas dobrze widzicie i słyszycie, to bardzo Was poprosimy o lajki i serduszka. Mnie już znacie, więc generalnie kilka słów na temat Piotra. Piotr jest pomysłodawcą, właścicielem, założycielem polskiej bazy nurkowej w Chorwacji i ten pomysł w ogóle urodził się w 1997 roku, kiedy nastały poszukiwania takiej kwintesencji Chorwacji i taką, że tak powiem, pierwszą perełką znalezioną była właśnie wyspa Wis, również baza nautyki jest na wyspie Hvar. Ta działalność generalnie od 2015 roku na wyspie Wis, na wrakach, na stanowiskach archeologicznych, w jaskiniach, nurkowania i rekreacyjne, i techniczne, o tym będzie więcej mówił Piotr, ale Piotr również organizuje wyprawy różnego rodzaju i może już tak się zastanawialiśmy o tematach kolejnych webinarów odnośnie Komodo i Traku i Malediwów i Sri Lance. Także generalnie Piotr, który jak zresztą pewnie doskonale wiecie, jest fantastycznym fotografem podwodnym też i prowadzi warsztaty i w ogóle generalnie robi wszystkie przefantastyczne... Nie sypia w ogóle, cały czas nie sypia, tak, nie sypia. W ogóle mieliśmy takie przemyślenie z Piotrem, że gdyby, że chyba obydwoje powinniśmy dostać Nobla za całą ilość rzeczy, które generalnie ogarniamy w ciągu doby. Ale i to, co istotne, w opisie naszego wydarzenia znajdziecie kilka ciekawych linków odnośnie właśnie samej wyspy, odnośnie nautiki, odnośnie warsztatów fotograficznych, także do tego wszystkiego będziemy Was dzisiaj też w webinarze odsyłać, a teraz ja ze swoim słowotokiem już się zamykam. Piotrze, oddaję Ci głos, bardzo się cieszę, że z nami jesteś i stage is yours. Dziękuję bardzo. Witam Was serdecznie. Bardzo dziękuję, Irena, za zaproszenie na forum DAN Polska. Tak ku sprawiedliwości dziejowej, w ramach sprawiedliwości dziejowej może dodam, że to wszystko, co wymieniłaś, byłaś miła wymienić, oczywiście nie jest moją wyłączną pracą. Pracuję w zespole ludzi w nautyce safari i w takim zespole dopiero możemy te wszystkie rzeczy robić, o którym mówiłaś, także pozdrawiam również koleżanki, kolegów z firmy. Ja też. Dziękuję bardzo. Okej, zatem może zaczniemy od tego, o czym będę mówił, a dokładnie gdzie jest to miejsce, o którym będę mówił, ponieważ od wielu lat mamy wrażenie z przyjaciółmi, z którymi prowadzimy bazę na Wisie, że poza kierowcami bardzo często niektóre osoby jadąc na wakacje wsiadają do auta, zasypiają i potem budzą się na Wisie. W związku z tym tak informacyjnie Wis leży na południowy zachód od Splitu, czyli takiej nieformalnej stolicy centralnej Dalmacji. Jest wyspą, która dzierży palmę najdalej położonej, palmę pierwszeństwa jako najdalej położonej wyspy od lądu chorwackiego, najdalej położonej chorwackiej wyspy od lądu chorwackiego. W linii prostej to jest 45 km, a od Splitu to jest około 50 km drogą morską, promem, który płynie przez tak zwane splickie wrota, czyli przez cieśninę pomiędzy braczem a Szoltą. Po lewej burcie zostawia się następnie Hvar i mniej więcej po 2 godzinach i 20 minutach dopływa się do portu promowego, do przystani promowej na Wisie, w miejscowości Wis, na wyspie Wis. Ten ruch z lądem utrzymuje narodowy przewoźnik chorwacki Jadrolinia, który w sezonie letnim serwuje 3 takie tury dużym promem Peterem Hektorowiczem, jedną turę tam i z powrotem katamaranem i jak się domyślacie, te przypłynięcia promów, odpłynięcia, one regulują, są takim zegarem, który reguluje życie na wyspie.
przyjeżdża za zaopatrzenie, przyjeżdżają, przypływają ludzie z pracy, wypływają rano do pracy, młodzież szkolna ucząca się w Splicie wraca do domu, no i oczywiście przypływają oczekiwani, wyglądani, szczególnie w ostatnim roku, goście, w tym jasna sprawa nurkowie. Wis nie jest wyspą dużą, znajduje się na 9 miejscu w rankingu wielkości wysp chorwackich, jest ich 47 zamieszkałych, a łącznie przeszło 1200, więc ewidentnie wyspiarski kraj i ma, liczy sobie 90 km kwadratowych powierzchni, ale tak naprawdę w wymiarach to nie jest dużo, to jest 8 na 17 kilometrów i ktoś z dobrą kondycją może to objechać w dzień wszystko na rowerze, ktoś z trochę gorszą kondycją, ale za to z autem może w pół dnia zwiedzić Wis, tak żeby mieć ogólną orientację, co gdzie się znajduje i już się czuć bardziej jak w domu. Wyspa pokryta jest piękną szatą roślinną, ten cały zespół nazywa się makia śródziemnomorska, to jest taka mieszanina krzewów, krzewinek, skarlałych drzew. Dużo z nich to są znane rośliny, takie jak oliwki, jakiś podgatunek jałowca, rozmaryn, pistacje. Wszystko to brzmi świetnie, pachnie świetnie, ale biada temu, kto by próbował tam przez tą makię przedzierać się na skróty. Zdecydowanie nie polecamy, bo jest to bardzo bolesne i bardzo szkodliwe dla ubrania i dla ciała. Chciałbym się jednak przy jednej roślinie zatrzymać na chwileczkę dłużej, opowiedzieć wam o takiej, no pewnie ci, którzy są bywalcami chorwackimi, bardzo dobrze to drzewko znają. Nazywa się to fachowo, poprawnie, botanicznie szarańczyn strąkowy. Mówi się też na to karob albo drzewo świętojańskie. I jest to popularne w rejonie śródziemnomorskim drzewo, które rodzi takie strączkowate owoce, dojrzewające w ciągu lata, które mają zastosowanie w przemyśle cukierniczym, ale mają jeszcze jedno bardzo ważne zastosowanie. Otóż w magiczny sposób potrafią lokalny bimber, czyli rakiję lozowaczą, która no jak to lokalne bimbry ma bardzo specyficzny zapach i woń, potrafią w ciągu paru tygodni zamienić w cudowną nalewkę słodkawą, pyszną, aromatyczną, no i w ogóle petarda i można to, słuchajcie, zrobić samemu i to jest jeden z tych uroków pobytu w Chorwacji, prawda? Można kupić jeden i drugi substrat i to wspólnie połączyć. Ale kryje się tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Otóż w czasach antycznych wierzono w to, uważano, że wysuszone nasiona korabu, czyli tutaj to, co widzicie na mojej dłoni, mają bardzo, i pewnie tak jest, mają bardzo zbliżoną wagę i wykorzystywano je jako odważniki do ważenia kruszców i kamieni szlachetnych. I ponieważ łacińska, a potem przejęta przez Arabów nazwa brzmiała keration, czyli rożek, od takiego rożkowatego kształtu owocu, a nasiona ważyły około 0,2 grama, przyjęto obecnie w jubilerstwie jednostkę wagi karat, która oczywiście z niczym innym kompletnie nie ma wspólnego, tylko właśnie z tymi nasionkami. Także wznosząc toast rogaczem, bo tak się nazywa rakija od rogacza albo rogacica, ten napój, przy okazji można przytoczyć historię o karacie, skąd się wzięła nazwa karat. Sam Wis jako wyspa został, pierwsza kolonia, pierwsze osadnictwo rozpoczęło się w IV wieku przed naszą erą i założył pierwszą grecką osadę król Dionizjusz Starszy, a potem przez kolejne stulecia Wis przechodził jako ważny punkt strategiczny, ważny punkt na szlakach handlowych, przechodził z rąk do rąk, no w zależności od układów geopolitycznych, które w tym rejonie występowały. Rządzili nim Rzymianie, przez 3,5 wieku rządzili Chorwaci, rządziło państwo weneckie, rządzili Austriacy, przez chwilkę Francuzi, przez chwilkę Anglicy, później znowu Austriacy i później przed I wojną światową państwo Jugosłowian południowych, czyli ta pierwsza Jugosławia i potem już
socjalistyczna Jugosławia po wojnie marszałka Tito. W zasadzie, gdzie by się nie wbiło łopaty, oczywiście to jest zabronione, ale hipotetycznie, gdzie by się jej nie wbiło, znajduje się jakieś ślady tej antycznej, burzliwej historii Wisu. Jeżeli tutaj spojrzycie na to zdjęcie na cyplu Prirovo, klasztor franciszkanów został posadowiony na ruinach rzymskiego amfiteatru na 3000 osób. Tutaj na wzgórzach, w zasadzie na każdym wzgórzu flankujących wejście do zatoki, do Zalewu Wiskiego, znajduje się twierdza zbudowana, albo przynajmniej baszta obronna zbudowana przez Anglików. Bez problemu znajdziecie, odwiedzicie odkrywki archeologiczne odsłaniające zabudowania z czasów rzymskich, albo można zaglądnąć popatrzeć na fundamenty łaźni rzymskich. Także jest co oglądać i tych śladów historii nie trzeba szukać z jakimś specjalnym wysiłkiem. Wspomniałem, że amfiteatr rzymski był budowany na 3000 widzów. W tym momencie oficjalne dane podają, że na wyspie Wis mieszka około 3500 mieszkańców, od mniej więcej 2000 w Wisie, 1000 paręset osób Komiży i reszta jest rozsiana po opłotkach i po małych takich przysiółkach w centralnej części wyspy. Te czasy świetności, które kilka razy Wis miał, to były momenty, kiedy na Wisie, na wyspie mieszkało po 10 tysięcy, 11 tysięcy osób. Po przeciwnej stronie niż miasteczko Wis znajduje się Komiża, patrząca na otwarte morze i na pobliską wysepkę Biszewo. Komiża szczyci się swoją tradycją rybacką. Ta tradycja, teraz prawdę powiedziawszy, jest już tylko taką wartością historyczną. Adriatyk jest bardzo silnie przełowiony, także niespecjalnie się teraz łowi ryby w tej części. Oczywiście są rybacy, pływają na ryby, przywożą ryby, ale To nie są już te ilości, kiedy co paręset lat temu, kiedy łowiono po parę ton sardynek dziennie, dosłownie dziennie, żeby je później zasolić i wysłać do Wenecji. Te ślady świetności istnieją w postaci nazwy ulic, ulicy Rybarskiej, w postaci Muzeum Rybackiego w Komiży, a może najbardziej są widoczne w postaci replik tradycyjnych łodzi rybackich, które zostały wybudowane, można powiedzieć wymyślone, stworzone w Komiży, łodzi, które nazywają się Gajeta Falkusza i są bardzo dzielnymi najpierw wiosłowymi, potem żaglowymi łodziami, którymi komiżscy rybacy wybierali się na otwarte morze na połów sardynek. Potrafili na wiosłach przepłynąć 50 mil w paręnaście godzin, czyli mówimy o czasach, kiedy łodzie były z drewna, a ludzie byli z żelaza. Dzięki garstce zapaleńców udało się nie dopuścić do kompletnego starcia z powierzchni Wisu tych łodzi. Udało się pozbierać jakieś resztki, znaleźć ludzi, którzy je budowali i stworzyć dokumentację, a następnie odbudować takie repliki, które teraz możecie w Komiży oglądać, można je wynająć, można się przepłynąć Gajetą Falkuszą, co na pewno dla koneserów ma sporą wartość. Trzeba też powiedzieć o współczesnych obiektach wojskowych, których jest 20 kilka na terenie wyspy. To są wszystko fortyfikacje, umocnienia, które były budowane przez armię jugosłowiańską aż do opuszczenia jej, do jej wyjścia z wyspy, wymarszu z wyspy, co miało miejsce w 1992 roku. Opuszczając te obiekty, zdemontowano uzbrojenie w większości, jak widzicie tutaj w stanowisku ogniowym została. Czy to jest haubica, czy armata, wybaczcie, oczywiście uszkodzona. Obiekty nie są pozamykane, można je zwiedzać samodzielnie, bądź można je zwiedzać w ramach zorganizowanych takich safari, military tour, tak zwanych, organizowanych przez lokalne firmy turystyczne.
Jest to wszystko suche, dobrze utrzymane i takie dotknięcie niedawnej historii, zarówno tam gdzieś można zwiedzić centra dowodzenia, można zwiedzić magazyny, można zaglądnąć do takiego wybudowanego w latach 80. tunelu dla małych jednostek, małych okrętów, kutrów, które się mogły tutaj schować przed potencjalnym wrogiem. My czasami, wracając z nurkowania, wpływamy do tego tunelu, który nazywa się Podkop, i no, jest taki akurat, można się obrócić tam łódeczką w środku. No i jest to super atrakcja dla osób, które chcą poskakać z wysokości. Jak widzicie, co prawda znak na ścianie pokazuje, żeby nie skakać, ale jak ktoś przytomnie kiedyś zauważył, nie można skakać na głowę, natomiast tutaj nikt na głowę nie skacze, prawda? Skacze się na nogi, więc chyba wszystko jest okej. Ponieważ to nie jest opowieść o historii Wisu, ja nie jestem też historykiem z wykształcenia, żeby się kompetentnie o tym wypowiadać, odsyłam was do lektur na temat Wisu, a odsyłam was również do programu Roberta Makłowicza, który ma zawsze aspekt historyczno-kulinarny. Robert odwiedził nas w zeszłym roku na Wisie, pomagaliśmy zrealizować materiał i jeden z odcinków, do którego... Link macie w opisie wydarzenia do tego odcinka z Robertem Makłowiczem. Także gorąco zapraszamy, jest to fajnie opowiedziane, tak właśnie po Makłowiczowemu, także na pewno będzie to przyjemnie spędzony czas w towarzystwie Wisu i Roberta Makłowicza. Jak się nurkuje na Wisie, o tym więcej zaraz, ale rozmawiając z Ireną, dostałem od niej taki sygnał, że nie jest do końca jasne, jakie przepisy obowiązują obecnie w Chorwacji. Więc ponieważ działamy tam od przeszło 20 lat i śledziliśmy te wszystkie zmiany przepisów na bieżąco, poddajemy się nim jako firma chorwacka również, króciutko o tym opowiem. Nurkowanie w Chorwacji jest ujęte w takie dosyć srogie koncesyjne przepisy. To znaczy może być prowadzone wyłącznie przez centra nurkowe albo kluby nurkowe, a nurkowania mogą być prowadzone przez osoby, które uzyskały chorwackie przeszkolenie nurkowe. Niezależnie od tego, jak jesteśmy dobrze wyszkoleni w naszych organizacjach, trzeba odbyć specjalny kurs w Chorwacji, żeby było tak po Bożemu. Parę rejonów, w tym również wyspa Wis, są ze względu na pewne artefakty, które znajdują się pod wodą, są obłożone jeszcze dodatkowymi ograniczeniami, to znaczy firmy, centra nurkowe, które chcą prowadzić tam działalność, muszą otrzymać koncesję na prowadzenie tam działalności. Ona jest co 5 lat odświeżana, odnawiana i może w to trudno uwierzyć, ale każde nurkowanie, które realizujemy na Wisie, wymaga zarejestrowania go, wpisania wszystkich uczestników nurkowania i wysłania kiedyś faksem, a obecnie mailem do Ministerstwa Kultury takiego dokumentu, wcześniej opieczętowanego przez kapitana. Zatem, jak widzicie, nurkowanie to nie jest najważniejsza rzecz, którą się zajmujemy, bo jest tutaj cała góra administracji, którą trzeba pokonać. Czy to ktoś później czyta, czy nie, jest rzeczą inną, ale no, mamy po prostu takie obowiązki, którym się trzeba podporządkować. Funkcjonowało kiedyś w Chorwacji takie zezwolenie na samodzielne nurkowanie i ono może być takim troszkę mylącym elementem. To się, taki papier, dokument wykupywało się w kapitanatach i o ile wiem, on czasami gdzieś jeszcze funkcjonuje. Kosztowało to 2400 kuna i można było jednorazowo takie zezwolenie sobie wykupić. Ale nie dotyczyło to nurkowania w tych strefach zamkniętych, takich jak Wis czy Istria, na wrakach Istrii czy Lastowo. Także tam trzeba się zwrócić do któregoś z lokalnych centrów nurkowych. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to w tej kwestii jeszcze może pod koniec możemy wymienić jakąś myśl pod koniec spotkania.
Zatem co trzeba mieć, żeby prowadzić centrum nurkowe, żeby nurkować na Wisie? No trzeba mieć gdzieś sprzęt, prawda? Trzeba mieć po prostu lokal. Trzeba mieć sprzęt zarówno dla tych najmłodszych uczestników nurkowania, którzy chcą spróbować na płytkiej wodzie, czym nurkowanie jest. I trzeba mieć miejsce, żeby ci, którzy są gdzieś tam na drugim biegunie, czyli nurkują z twinami, rebriderami, żeby mogli się spokojnie przygotować do nurkowania. U nas jest na przykład rebrum, który... O, Anetka. Pozdrawiamy Anetkę. Pozdrawiamy. Bo WIS może zainteresować zarówno i jedną frakcję, i drugą frakcję, tych, którzy startują, jak i tych, którzy są już w nurkowaniu bardzo, bardzo daleko. Trzeba mieć oczywiście jakąś łódkę, bo jest dosłownie parę miejsc, w których można zanurkować z brzegu, w których się nurkuje z brzegu, a jednak większość nurkowań prowadzona jest z łodzi wokół całej wyspy. No i trzeba oczywiście mieć odpowiednie oznakowanie, żeby było bezpiecznie, czyli żeby w tym najniebezpieczniejszym punkcie, czyli w przejściu przez ulicę, kiedy przechodzimy ze sprzętem nurkowym przez ulicę, żeby się nic nie stało. Chciałbym też skomentować taki mit, który według mnie troszeczkę pokutuje i który my jako nurkowie techniczni czasami niechcący wzmacniamy, że na Wisie nie ma płytkich miejsc, że nie można płytko zanurkować. Wygląda na to w tych wszystkich opowieściach doświadczonych nurów, że nurkowanie się w ogóle zaczyna od 40 metrów, a tak naprawdę fajnie się nurkuje na 60, 70, 80, 90. A nie? No, no co ty? Tak nie jest, tak? Zapytasz się jedno, a tak nie jest? Oczywiście, że tak nie jest. I ci, którzy opowiadają te fajne opowieści, które są oczywiście prawdziwe, bo oni przyjeżdżają po to, żeby nurkować w ten sposób. Na przykład Irena tak przyjechała na WIS. Wierzchołek tej całej piramidy nurkowej, która nas odwiedza, no jest jasne, że jest masa świetnych, płytkich miejsc od poziomu podstawowego przez wszystkie inne poziomy zaawansowania, w tym są wraki, czy też w zasadzie jeden wrak, na którym można zanurkować płytko. Także pod tym względem to jest jedna z legend. Druga z legend to oczekiwania osób, które jeszcze nigdy nie były w Chorwacji, ale za to już były wcześniej w morzach tropikalnych, na przykład w Morzu Czerwonym, że w Chorwacji spotkają rafę koralową i oczekują tego troszeczkę i są zdziwione, że takich widoków w Morzu Śródziemnym nie ma. Niektóre foldery troszkę robią tutaj zamieszania, bo pojawiają się tam, przemycają się gdzieś zdjęcia z Morza Czerwonego i po prostu jest z tym lekka zadyma. Nie ma rafy koralowej w Chorwacji i trzeba się po prostu pogodzić z tym, że płytkie strefy to czasami są trawy, zostery albo posidonie, które stabilizują dno morskie na płciznach. A taki typowy krajobraz to jest dosyć monochromatyczny, skalisty, pocięty różnymi wyżłobieniami, wcięciami pejzaż. Czasami to są ogromne bloki skalne, czasami jakieś iglice i dopiero kiedy włożymy głowę pod jakiś kamień, zaglądniemy od spodu pod jakiś kamień albo wpłyniemy pomiędzy skały, to dopiero pojawiają się kolory wynikające z obecności organizmów stroniących od światła, ale za to bajecznie kolorowych. Wszędzie tam, gdzie zejdziecie troszeczkę poniżej 15-18 metrów, a szczególnie na północnych ścianach, pojawia się fantastyczny, kolorowy świat z porośniętych ścian, porośniętych gąbkami, mszywiołami w kolorach, od żółci przez pomarańcz, czerwień, przez jakieś fiolety, praktycznie cała paleta barw. Są to gąbki, tak jak wspomniałem, są to koralowce jak najbardziej, ale najczęściej takie delikatne, przypominające krzewy przyczepione do ściany, do skał. I dopiero kiedy popatrzymy z bliska, podpłyniemy i popatrzymy z bliska, widać pojedyncze polipy, które z których te kolonie są zbudowane.
trzeba o tym pamiętać, że są to zwierzaki. Nie należy się tam przy nich nieostrożnie poruszać. Trzeba zachować ostrożność, bo kopnięcie płetwą, uderzenie może po prostu spowodować złamanie tych gałązek, uszkodzenie i śmierć całej kolonii. A warto oglądnąć je uważnie, ponieważ żyje na nich dużo zwierząt, znoszą na nie jajka samice rekinów psich, takiego małego gatunku żyjącego przy skalistym dnie, dosyć popularnego w adriatyckich wodach. I jeżeli oglądniecie sobie z bliska takie jajko, albo będziecie chwileczkę dłużej w Chorwacji, widać, albo będziecie w różnych momentach, widać jak w żółtku tego jajka zaczyna dojrzewać zarodek, a potem w świetle latarki widać, jak rozwija się mały rekin. Nie widzieliśmy nigdy, jak się rodził, ale te jajka widuje się bardzo często, przyczepione takimi elastycznymi niciami, tak jak widzicie tutaj do gałązki gorgonii albo do gąbki na podwodnej ścianie. Podwodne ściany to również miejsce, w którym można spotkać duże skorupiaki, takie jak kraby Maja albo langusty, które szczególnie na wiosnę, zanim wody się ogrzeją, są dosyć płytko. Można je spotkać dosłownie do 10 metrów głębokości, później migrują w dół, tam gdzie woda jest chłodniejsza. Dużo rzadziej niż langusty widujemy homary, ale wszystkie te duże skorupiaki, może z wyjątkiem langust, będą zdecydowanie broniły, te, które mają szczypce, czyli maje, homary, będą broniły swojej pozycji. Jeżeli się zbliżycie z aparatem fotograficznym, czy po prostu z maską za blisko, to będą wyraźnie wymachiwały szczypcami i nie będą sobie dawały w kaszę dmuchać. Także trzeba tam jakiś dystans mieć do nich. Jeżeli mówimy już o koralowcach, to chciałbym pokazać wam takie zdjęcie koralowca, który jest bardzo blisko spokrewniony z tymi koralowcami znanymi z mórz tropikalnych, na przykład z Morza Czerwonego. To jest koral madreporowy, budujący twardy, wapienny szkielet. Tutaj przy nim rośnie jakaś gąbka, rozwija się jakaś gąbka. A jeżeli popatrzycie z bliska, widać takie kształty, widać czułki polipów. No, pewnie moglibyśmy powiedzieć, że to zdjęcie zrobione w Morzu Czerwonym, bo podobne obrazki można z Morza Czerwonego przywieźć. Więc takie korale są, ale ponieważ temperatura w Morzu Śródziemnym i w Adriatyku, tej chorwackiej części, spada poniżej minimum temperaturowego dla koralowców, czyli w zimie sięga jakieś 15-14 stopni, a to minimum wynosi dla koralowców rafotwórczych 20 stopni, więc rozwijają się tylko niektóre gatunki i rozwijają się dosyć skromnie, mimo tego, że morze jest pełno słone i gdyby była wyższa temperatura, potencjał na rafę koralową w Morzu Śródziemnym jakiś by był. Koralowcami są również wszystkie ukwiały, które spotkacie pod wodą. To są pojedyncze polipy żyjące czy nie, mające możliwość przemieszczania się, jeżeli coś im w danym miejscu nie pasuje, chociaż na ogół spotykamy je w tych samych miejscach. I warto zerknąć do takiego ukwiała, warto się przy nim na chwileczkę zatrzymać i zobaczyć, co tam w nim żyje, ponieważ bardzo często przy ukwiałach żyją babki ukwiałowe. To są takie niepozorne, piaszczyście ubarwione rybki, które mają oprogramowanie takie jak Nemo znane, czyli błazenki znane z mórz tropikalnych. Bronią i żyją z ukwiałem w symbiozie. No może nie bronią tak jak błazenki, bo one żyją przy dnie. Wiesz, to są babki, więc one tam przesuwają się po dnie, a nie w obrębie, nie pływają dookoła ukwiała. Ale też potrafiły się dogadać z ukwiałem tak, że ukwiał ich nie parzy i one tam się po prostu kryją pomiędzy czułkami ukwiała. Również pomiędzy czułkami można czasami znaleźć parę gatunków skorupiaków, w tym krewetki albo takie małe kraby o cienkich odnóżach, więc każdy ukwiał jest takim potencjalnym miejscem na jakieś przyrodnicze obserwacje, warto się przy nim na chwileczkę zatrzymać. Warto też wiedzieć, o co kaman z takimi zwierzętami, które no nie budzą naszych specjalnej, nie budzą jakiejś specjalnej atencji, bo przypominają sami wiecie co, ale strzykwy, bo o nich mowa, są bardzo pożytecznymi zwierzętami czyszczącymi dno, bo
tak jak dżdżownica, przepuszczają przez swój układ pokarmowy piasek, trawiąc z niego to, co tam jest w środeczku, co się da strawić, wyrzucają taki zbrykietowany, oczyszczony piach. Natomiast sama nazwa tej grupy zwierząt, grupy szkarłupni, pochodzi od tego, że niektóre gatunki mają zdolność wyrzucania na zewnątrz w takim odruchu obronnym lepkiej substancji, która ma sparaliżować atak. I to nie o to chodzi, żeby teraz wyściskać wszystkie strzykwy i zobaczyć, jak to działa, tylko po prostu czasami opieramy się zupełnie nieświadomie gdzieś o strzykwę, dociśniemy ją tam pianką, ręką i pojawiają się właśnie takie klejące białe nitki, to znaczy, że gdzieś tam strzykwa przed nami się broniła. Nie robią tego wszystkie gatunki, ale jest to cecha charakterystyczna na tyle, że stąd nazwa całej grupy szkarłupi. Obserwujemy natomiast bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ czasami, kiedy powieje silniejszy wiatr i pojawia się prąd, to zabierają się za amory strzykwy, akurat innego gatunku. Podnoszą się wszystkie do góry, chwieją się w tym ruchu wody, w tym falowaniu wody. Jeżeli na chwilkę, i to jest jak najbardziej zgrany mechanizm, także one są w zasięgu wzroku, widzimy 15-20 strzykw, które są podniesione, i jeżeli przystaniecie na chwileczkę i popatrzycie uważnie, co się dzieje, to widać, że samice wyrzucają ziarniste jajeczka, a samce wyrzucają białe, mleczne obłoczki plemników. W wodzie dochodzi do zapłodnienia. My nie jesteśmy w stanie sprawdzić, na ile to jest przyjemne dla strzykw, ale są skuteczne, bo tych strzykw jest dosyć dużo. Jak widzicie, tutaj mała gobi, taka rybka przysiadła na szczycie strzykwy, no i za chwilę będzie spożywała darmowy koktajl nukleinowo-proteinowy wyrzucany przez Piotr. Nie ma. Irena, to jest przyroda. Proszę cię, bez żadnych. Ja bardzo przepraszam Państwa za Irenę, no po prostu tak jest. To się wytnie. Oczywiście wytnie. Wszyscy miłośnicy ślimaków nagoskrzelnych znajdą również używanie... Powiem ci tak, przebiłeś koprolity Gośki Mileszczyk, przebiłeś po prostu. Słuchaj, niech się wstydzi ten, który ma jakieś kosmate skojarzenia. Ja tutaj przemawiam czysto przyrodniczej. Okej. Okay. Mam nadzieję, że komentarze tutaj są merytoryczne. Proszę Państwa. Oj, strasznie. Irena, proszę, uspokój się. No, przepraszam, już. Proszę Państwa, ślimaki nagoskrzelne, bo wiadomo, że jest frakcja nurków, która nawet w rejonie silnie wrakowym nurkuje po to, żeby szukać ślimaków nagoskrzelnych i robić im zdjęcia, więc informuję, że są. Musiałby być cały wykład poświęcony temu, ile jest gatunków, ile flabelin i innych przedstawicieli tej grupy ślimaków. Ja chciałem tylko powiedzieć, że one są i że są to zawsze zwierzęta drapieżne, które albo drapieżne, albo mięsożerne, żywiące się tkanką innych organizmów, albo koralowców, albo gąbek, albo jakichś kolonijnych słupiopławów. Tam też składają jajka tam, gdzie się żywią, więc trzeba ich szukać, nie trzeba ich szukać na trawach, rzadko są na trawach, a jeżeli są na trawach, to zjadają to, co zwierzęcego na tych trawach się rozwija. Są zawsze w pięknych kolorach, zawsze ślicznie wyglądają. Najbardziej popularne oprócz flabelin chyba są te krówki, jak to się na nie często mówi, czy dalmatyńczyki, które składają jajka na gąbkach i potem, kiedy się z jajeczek wylęgają małe dalmatyńczyki, no to właśnie tak to na gąbce wygląda. Jeżeli pojawicie się w Chorwacji w czerwcu, końcówce, od połowy do końcówki czerwca, zobaczycie, jak robią dzieci ślimaki, które się nazywają mureksy, czyli po polsku rozkolce. Te ślimaki były zawsze bardzo cenione i uważnie zbierane, ponieważ z mureksów powstawał z wydzieliny i gruczołów powstawała purpura cesarska, bardzo intensywnie czerwony, purpurowy
barwnik, który stawał się purpurowy, ta ciecz stawała się purpurowa w kontakcie z powietrzem, a same mureksy radzą sobie świetnie w momencie, kiedy chcą mieć dzieci, po prostu zbierają się w taką dużą grupkę i składają jajka, dolepiając swoje jajka do całej takiej kulki, po czym na krzyż krzyżowo je zapładniają. Te jajka, z tych jajek wylęgają się później larwy ślimaków, ale otoczki jajek, jak takie baranie czapki, pozostają przyczepione do traw albo do glonów i oglądamy je później czasami nawet w następnym sezonie, ponieważ one się są bardzo odporne na działanie wody morskiej, nic ich nie zjada i czasami nurkowie sądzą, że oglądają gąbkę, ale są to pozostałości czy też po prostu osłonki jajek ślimaków, mureksów. Bardzo, bardzo charakterystyczny chorwacki obrazek. Chciałbym też Was gorąco zachęcić do nurkowań nocnych, niezależnie od tego, w jakim punkcie Chorwacji będziecie, ponieważ tak jak zawsze podczas nurkowań nocnych mamy do czynienia z kompletną zmianą, nocną zmianą życia, nocną zmianą mieszkańców tego dna. Pojawiają się zwierzaki, które w dzień albo się chowają, albo po prostu są nieaktywne, albo nie chcą się wystawiać na, są aktywne, ale nie chcą się wystawiać na promienie słoneczne, więc wy w światłach latarek wyłowicie dużo nowych rzeczy. To są nurkowania, na które nie trzeba schodzić głęboko, nie trzeba mieć bardzo mocnej latarki, trzeba po prostu uważnie patrzeć i do takich typowych zwierzaków spotykanych w nocy należy rak pustelnik, zawsze ciągnący na muszli ukwiały pewnego symbiotycznego gatunku, który sobie nasadza na muszle, a potem przesiadając się do większej muszli, bo ten rak rośnie, w związku z tym musi muszle od czasu do czasu zmienić, musi znaleźć nową pustą muszlę, ją zmienić, przesadza, zabiera ze sobą ukwiały ze starej muszli. Taki spryciarz. Również typowym mieszkańcem nocnego dna jest rak łopaciarz albo taki skorupia, który nazywa się racznica albo galatea, ale prawdziwym hiciorem, tam gdzie jest piaszczyste dno, jest, przepraszam bardzo, jeszcze wcześniej taki przedstawiciel szkarłupni, który nazywa się liliowiec. Liliowce widzimy też w dzień, ale w nocy są po prostu w świetle latarek łatwiej zauważalne. To jest, słuchajcie, taki zwierzak, który przeżył wszystkie wielkie wymierania, przeżył dinozaury, po prostu zawsze w materiale kopalnym można znaleźć liliowce. To jest coś takiego, co się stwórcy udało i te liliowce są na całym świecie i mają się doskonale. Ale prawdziwym hiciorem nocnego dna jest taki wielki ślimak, który nazywa się stągwica. One w ciągu dnia są zakopane do podczubek muszli w piasku, a w nocy wychodzą na żer i spotkać je można właśnie na piaszczystym dnie między trawami. Natomiast gdzieś na przełomie sierpnia i września, pod koniec lata, widuje się je też aktywne w dzień. To jest moment, kiedy zaczynają składać jajka i robią to z dużym mozołem. Trwa to wiele, wiele godzin, także one są widoczne przez parę dni, po prostu te ślimaki widzimy na dnie, a jajka, które składają, są takimi plastikopodobnymi taśmami pełnymi jajeczek. To jest sztywny twór, to wygląda troszkę jak papier toaletowy w wodzie, ale tak naprawdę jest to taka prawie w dotyku, jest to jak, prawie jak plastikowa taśma. Setki jajeczek, które potem przez kolejne długie, długie dni spotykamy pod wodą. Ślimak nazywa się stągwica i jest jednym z tych gatunków chronionych w Chorwacji. Myślę, nie słyszałem, żeby był zjadany, myślę, że ze względu na atrakcyjną muszlę. Jest to duża, fajna muszla, która dobrze wygląda w gablotce albo na koniku. Pojawił nam się komentarz odnośnie nurkowań nocnych i lamp ultrafioletowych. Może słowo na temat samej bioluminescencji, bo myślę, że to też jest niezwykłe w Chorwacji. Mnie to strasznie na przykład zauroczyło, że w ogóle jakby bardzo wyraźne jest to zjawisko bioluminescencji w Chorwacji.
Przyznam się, że nurkowałem z lampą UV i z filtrem żółtym na maskę tylko raz w Egipcie i te wrażenia faktycznie są zgodne z oczekiwaniami, to znaczy wiele koralowców emituje światło oświetlone, oddaje światło po oświetleniu lampą UV. W Chorwacji takich doświadczeń nie mam. Nie wiem, czego się można spodziewać. To jest dobry pomysł, żeby spróbować. Jeżeli ktoś ze słuchaczy, z uczestników webinaru ma takie doświadczenia, to proszę podzielcie się. To, co z całą pewnością można zaobserwować, szczególnie w okresie nowiu, to świecenie fitoplanktonu, czy trudno powiedzieć, świecenie planktonu, bo świecą małe bruzdnice poruszone ruchem naszych rąk albo płetw i czasami to zjawisko jest bardzo, bardzo intensywne. Trzeba wyłączyć latarkę albo ją po prostu przytknąć do skafandra i przed swoją maską mocno potrząsnąć ręką. Czasami nie trzeba nawet bardzo naszarpać się tą ręką, bo po prostu po lekkim ruchu tryskają nam zielone iskierki z palców i to właśnie powodują poruszone zjawisko bioluminescencji u poruszonych ruchem naszych rąk. Powiem ci, że to jest coś, co ja pamiętam chyba najbardziej ze swojego pierwszego wyjazdu do Chorwacji, czyli w sumie no już tam, nie wiem, 10 lat temu, jak właśnie na nocnym nurkowaniu to jeszcze nie było na Wisie wtedy, jakby w innym miejscu, ale to nieistotne akurat. Przewodnik mi powiedział, że generalnie poczuję się jak księżniczka z bajek Disneya, tylko mam tak robić jak te księżniczki, jak czarują. I to po prostu te gwiazdki takie roztaczające się, no ja byłam tak zachwycona tym, że po prostu do końca nurkowania siedziałam i po prostu, wiesz, czarowałam tą magię, nie? To było niesamowite. Patrz, jakie to były fajne czasy, Irka. Popatrzcie, dziewczyna potrafiła się cieszyć takimi drobnymi rzeczami. Ale ja nadal się potrafię cieszyć drobnymi rzeczami. Teraz musimy mieć rebreeder, hej, i musi walnąć nura na 90 metrów, żeby była zadowolona. No oj tam, nieprawda, wcale nieprawda. Nie. Słyszeliście, tak? Słyszeliście, co mówię. Już powiem ci, że po tych naszych wymianie zdań nawet Gosia pisała, że przecież odbębniłam swoją liczbę godzin na 5 metrach również, jakbyś nie pamiętał, także wiesz. Ale tutaj widzę komentarz Eweliny Hale, która prostuje pewnie nasze przejęzyczenia, że oczywiście to, co mówimy o świetle UV, o latarkach, dziękuję ci, Ewelina, to oczywiście fluorescencja, tak, bioluminescencja, kiedy świecą same z siebie, prawda? Kiedy właśnie poruszone ruchem wody, bo to są czasami, jak łódka przepływa w ciemną noc, też pozostawia ze sobą. No ale właśnie te nasze machania rękoma to jest bioluminescencja. Tak. A oświetlenie w UV to jest fluorescencja, czyli po prostu inne zjawisko, tak? Troszeczkę inne zjawisko. Bioluminescencja, światło, które emituje organizm, a fluorescencja światło, które oddaje organizm, czy też w zasadzie oddaje po oświetleniu innym źródłem światła. Okej, słuchajcie, morza pełnosłone mają mnóstwo zalet, na przykład takie, że organizmy, które tam żyją, bezkręgowce, które żyją, budują duże szkielety i to są duże, dorodne organizmy, ale mają też na pewno jedną wadę. Tą wadą jest to, że bardzo, bardzo wyraźnie skraca się żywotność drewnianych wraków ze względu na obecność żywiącego się drewnem ślimaka, który nazywa się jak? Świdrak. Tak jest. Te świdraki potrafią się uporać z drewnem bardzo szybko i dam wam teraz parę przykładów, jak to wygląda na jednym z najmłodszych wraków, który na Wisie możemy oglądać, a mianowicie kutra Fortunal. Ilustracja, którą widzicie, jest autorstwa Daniela Fyrki, takiego bardzo sympatycznego, kompetentnego nurka, Chorwata, który ułatwił nam życie jako osobom prowadzącym nurkowania i zilustrował większość wraków, które są w Adriatyku. Powiem jeszcze o tym na zakończenie webinaru. Mnie się niestety nie udało Fortunala zobaczyć w takim stanie, w jakim go narysował Daniel.
Zobaczyłem go w momencie, w którym już nie miał nadbudówki. Wrak leży w bardzo malowniczym miejscu. Zatonął po jakimś wyniku silnego wiatru, błędu nawigacyjnego w 1983 roku, więc leży pod wodą niespełna 40 lat, ale wygląda już tak. Nadbudówek nie ma, zsunęły się, osłabione działaniem właśnie świdraka, kuter jest drewniany, ale cały czas był bardzo malowniczy, pięknie położony. Teraz jest tylko pięknie położony, bo to jeszcze widok sprzed roku 2019 z pięknym Piotroszem, który tam systematycznie okupował, urzędował na wraku. Ale w zeszłym roku wrak poddał się działaniom sił morskich i po prostu maszt oderwał część pokładu, otwierając wrak tak dosłownie jak klatkę piersiową podczas operacji. Dalej, tak jak wspomniałem, jest pięknie położony, zwiększyła się głębokość wraku, ponieważ można było do niego sięgnąć na głębokości 30 metrów, ale teraz to zrobiło się z tego jakieś 35, może 37, przy dnie 42 powiedzmy, a dziób opada tam w stronę, opada, przegłębia się. Cały czas oczywiście jest co oglądać i jest to atrakcja, również ze względu na położenie samej jednostki. Jest fajnie porośnięty, mieszkają na nim zwierzaki, ale popatrzcie, 40 lat niespełna i mało co, i widać, że po prostu jak postępuje erozja takiego wraku. Trudno się w związku z tym dziwić, że jeżeli jakaś jednostka zatonęła nie 40 lat temu, ale powiedzmy 200, tak, to po prostu nie zostało z niej nic, co było zrobione z drewna. I przykładem takiego miejsca jest pozostałość po wraku przy wysepce Grebeń, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie Wisu. To jest głębokie nurkowanie na 52-54 metry. I trzeba troszkę wyobraźni uruchomić, żeby, w czym oczywiście głębokość pomaga, żeby sobie wyobrazić, pływając przy tych rzuconych jak takie cygara armatach ze statku i trzech wielkich kotwicach, czterech wielkich kotwicach nawet, trzeba sobie wyobrazić, że przez 100 lat ten wrak się powolutku tam rozkładał, ale na początku przez w pierwszym momencie stał po prostu równo na stępce, bo na to wskazują równo rozłożone działa w kształcie pokazujące kształt tego uzbrojonego brygu. No niestety nas tam wtedy nie było, a widok musiał być monumentalny. Jeżeli 200 lat wystarcza, żeby kompletnie unicestwić drewnianą jednostkę, no to nie trzeba tłumaczyć, że 2000 lat to jest oczywiście również aż zanadto, także wszystkie miejsca, w których spoczęły, na wszystkich miejscach, w których spoczęły antyczne jednostki przewożące amfory lub coś w amforach, w tym momencie są kompletnie, nie noszą w sobie żadnego śladu wraku. Jest to albo przynajmniej nie na powierzchni piasku, być może pod powierzchnią piasku coś się ostało i nurkujemy na tak zwanych amforowiskach. To są albo na antycznych brodolomach, jak mówią na to Chorwaci, czyli miejsca, gdzie spoczęły jednostki mniej więcej między 150 a 200 lat przed naszą erą. I pozostały tylko ceramiczne naczynia, które o dziwo doskonale się mają i część osób w ogóle nie wierzy, że są takie stare. Mówią, nie no, przecież to na pewno zostało zatopione jakieś 20-30 lat temu. Przecież to niemożliwe, żeby coś leżało 2000 lat pod wodą i było w tak dobrym stanie. Piotrze, wejdę na momencik w słowo. Jeżeli bylibyście zainteresowani tematem tych amfor, bo generalnie skąd też w ogóle jakby wzięło się moje zainteresowanie tymi nurkowiskami, archeologia podwodna na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj zresztą obecne z nami na webinarze Gośka Mileszczyk i Magda Nowakowska i generalnie praktyki, czyli część praktyczna
na studiach podyplomowych archeologii podwodnej jest właśnie organizowana między innymi z Piotrem na tych amforowiskach, mapowaliśmy te miejsca, mierzyliśmy te miejsca, uczyliśmy się na nich, bo no to są właśnie jak najprawdziwsze wielosetletnie amfory, które naprawdę jakby nurkowania tam były absolutnie niesamowite. Także to też nie jest tak, że każdy tam może zanurkować, jeżeli macie ochotę, to archeologia podwodna na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomówka i wtedy praktyki właśnie w tamtych miejscach. Super, bardzo dziękuję. Cenna uwaga. Oczywiście sprostuję, że z Piotrem to jest takie, to jest taki po prostu takie powiedzenie, które Irena tutaj stosuje, ze mną lub z kimś z naszego zespołu, oczywiście. Tak. Bardzo dziękuję. Chciałbym też odwołać się do webinaru z 1 grudnia prowadzonego przez Mariusza Milkę, przez naszego instruktora i specjalistę od fotogrametrii, który jest dostępny na stronach DAN Polska. Tam Mariusz pokazuje efekty dokumentacji fotograficznej, a potem całego procesu fotogrametrycznego, który pozwala na stworzenie obrazu 3D takiego amforowiska, dziewiczego amforowiska, które mieliśmy przyjemność wraz z chorwackimi czy dla chorwackich archeologów dokumentować. Mariusz jest z nami na webinarze. Mariusz, możesz podrzucić tego sketchfaba z tym amforowiskiem, jeśli mogę cię prosić. A pojawia się też bardzo dużo pytań w tej chwili, co było w tych amforach, co było wydobywane i tak dalej, to tutaj kierujemy Was właśnie na tą podyplomówkę, ponieważ tam jest cały cykl wykładów na ten temat, co było w tych amforach, dlaczego one mają taki kształt, jak to przewożono, przechowywano i skąd to w ogóle wiemy dzisiaj po 2000 lat na przykład. Tak, ja może tylko mam nadzieję, że nie popełnię tutaj jakichś grubszych merytorycznych błędów, ale bo to jest faktycznie fascynująca sprawa, że ktoś kiedyś po prostu najpierw wykonał te naczynia, które trzeba wiedzieć, że tak jak obecne butelki PET czy butelki do piwa, tak, czy po piwie, czy były standardowym naczyniem, które się w pewnych okresach troszkę modyfikował, zmieniał w zależności właśnie od okresu produkcji, od pracowni i od przeznaczenia, ale to był pewien standard, z którego korzystano przez stulecia w czasach antycznych. Te amfory prawdopodobnie były przeznaczone do przewozu wina i mamy głęboką nadzieję, że, no, że wieziono puste amfory do napełnienia winem, a nie że statek rozbił się, kiedy wracał właśnie z pełnymi amforami. O ile pamiętam, mieściło się tam, można było tam wlać około 30 litrów cieczy albo materiału sypkiego wsypać, a całość ważyła około 50 kg, więc razem z naczyniem, więc przenosiło się to mniej więcej tak jak worek cementu. W niektórych miejscach na tym amforowisku, które jest najbliżej Wisu na przywyspie Host, można znaleźć też dekielki, którymi te amfory były zamykane. W Muzeum Archeologicznym w Wisie jest też taka prezentacja, jak one były ształowane na łodziach, na statkach, którymi je przewożono, są pokazane różne typy amfor, więc odsyłam, zapraszam, bardzo fajna ekspozycja i warto ją będąc na Wisie. Tak, świetne miejsce. Trzeba też powiedzieć, że wiele zwierzaków nie robi sobie kompletnie nic z tego historycznego balastu, tylko mieszkają po prostu na tych amforach, tak jak na sztucznej rafie. Są to babki, są to skorpeny, które warto może wiedzieć, że w świetle latarki czy lampy błyskowej są dobrze widoczne, ale kiedy je oświetlimy, kiedy po prostu ich nie oświetlimy, to przestają być prawie że widoczne, maskują się doskonale, a trzeba pamiętać, że mają kolce jadowe i zanim się oprzecie o dno, po prostu dobrze popatrzeć na gdzie kładziecie ręce, czy gdzie się o to dno, na czym się na tym dnie opieracie. Najlepiej, żeby nie było tam skorpeny. Po amforach i w różnych miejscach, są to bardzo popularne zwierzaki na Wisie, wędrują wieloszczety wolnożyjące, tak zwane nereidy, albo z angielska firewormy, czyli takie ogniste no, robaki, chociaż oczywiście są to wieloszczety. Spłoszony, zaniepokojony wieloszczet wysuwa pęczki takich kłujących igiełek i nie należy sprawdzać, jak bardzo kłują, bo kłują, jest to bolesne, powoduje miejscowy stan zapalny. Jest to dobra, sprawna broń.
Bardzo popularne zwierzę, na pewno ci z was, którzy nurkowali w Chorwacji, w różnych miejscach widzieli je, bo jest to zwierzę wygląda na to, że zwiększające swój zasięg w Chorwacji. Pytanie jest do ciebie, czy zdarzają się na Wisie skrzydlice? Nie. O ile wiem, nie widziałem tego na własne oczy. Jeden z naszych instruktorów mówił mi, że widział na Cyprze skrzydlice. Jest to gatunek inwazyjny, zawleczony do Morza Śródziemnego, ale w Adriatyku ich nie widziałem i co więcej, nie słyszałem jeszcze, żeby były w Adriatyku, więc może jeszcze ich długo nie będzie. Chciałem parę słów poświęcić takiemu tajemniczemu zwierzęciu, które często widzimy na nurkowaniach śródziemnomorskich, ale widzimy je fragmentarycznie. Jest to taka nitka, taki makaron, który się wysnuwa z jakiejś szczelinki, zakończony rozwidloną taką kotwiczką. I kiedy tam machniemy ręką czy płetwą, to on się po prostu wciąga do tej dziurki. Bardzo rzadko go widzimy w całości. Czasami daje się to zwierzę odsłonić wygląda w całości tak. Nazywa się Bonellia zielona. Jest przedstawicielem takiej mało znanej grupy szczetnic, spokrewnionej troszeczkę z wieloszczetami. I ten ryjek służy do transportowania pokarmu. Zwierzę potrafi go wyciągnąć tam czasami nawet na 2 metry albo i więcej, ale ciekawostką największą jest to, że wszystkie w ten sposób wyglądające bonelie to są samice, to są panie bonelie. Pan bonelia ma 2 mm długości i jest taką larwą, która przez całe życie pasożytuje w ciele samicy. Tutaj domyślam się, powiem wam tak, na żywo, kiedy się prowadzi taki speech. Nic nie powiedziałam. No by się udało, a tam jak panie powiedziały, hej, wiedziałem, po prostu tak. Ale to jest cudowne, po prostu faktycznie tutaj bonelie górą, panie bonelie górą. Facet bonelia jest potrzebny oczywiście po to, żeby dać początek nowemu pokoleniu. On jest zlokalizowany idealnie, bo jest zlokalizowany w narządach rodnych samicy, więc nie ma daleko. I kiedy jajeczka zostają zapłodnione i uwalniają się z ciała samicy i po jakimś czasie rozwija się z nich larwa, która jest niesiona prądem wody, to kiedy ta larwa upadnie na dno, które jest niezamieszkałe, rozwija się z niej tak wyglądająca samica, bonelia. Ale kiedy larwa upadnie w pobliżu mieszkającej tam gdzieś samicy, to wiedziona sygnałami chemoreceptorów, przez ryjek dostaje się do ciała samicy, tam się lokalizuje w gonadach i zamienia się, czy też rozwija się z niej, a może raczej trzeba powiedzieć, nie rozwija się z niej samiec, tylko po prostu zostaje w takiej postaci larwalnej, żeby tylko służyć do reprodukcji. Tak to fajnie wygląda u bonelli. W takich miejscach na płciznach, na skalistym dnie spotkamy również ośmiornicę, których ośmiornicę zwyczajną, tą, która jest w Morzu Śródziemnym najbardziej popularna. Chciałbym powiedzieć, że ich ilość się nie zmienia, ale no może bym trochę skłamał. Nie wiem, jak moi koleżanki i koledzy, którzy pracują na co dzień ze mną w bazie, ale to nie jest tak, że jest ich na pewno, nie jest łatwo je tak super znaleźć. One są, my je widujemy, ale one cały czas są, słuchajcie, odławiane. Cały czas po prostu widzimy gdzieś tam wzdłuż brzegu chodzą ludzie z tymi dzidami i próbują sobie złowić ośmiornicę. Tymczasem ośmiornice nie żyją długo, dojrzewają w zawrotnym tempie, w ciągu każdego miesiąca podwajają swoją wagę, w ciągu 2 lat, w wieku 2 lat po samice, po złożeniu jaj po prostu przestają się odżywiać i umierają. Samce też chyba nie żyją dłużej, także tutaj ten cykl zmiany pokoleń jest dosyć szybki. Chciałbym, żeby ich nie ubywało, ale to nie jest tak, że można je zobaczyć na każdym kroku i wszędzie. Tak by było fajnie. Ciekawostką jest to, że bardzo często towarzyszą ośmiornicom takie małe strzępiele pisarze, które często nawet wystawiają nam ośmiornice. One, jeżeli się dwa takie strzępiele patrzą w jakiś punkt, to warto się przyjrzeć, czy tam nie ma ośmiornicy. Jest dla mnie zagadką, czy one próbują
coś jej podebrać, czy podskubać ją. Nie udało mi się tego stwierdzić. Jeżeli macie jakąś wiedzę w tej materii, to proszę napiszcie, ale z całą pewnością często towarzyszą ośmiornicom i warto mieć to na względzie. Sama ośmiornica jest, mimo tego, że krótko żyjącym zwierzęciem, jest bardzo sprytnym, bardzo łebskim zwierzęciem o wyostrzonych zmysłach, doskonałym łowcą. I wiecie co, to nie jest tak, żeby ich nie zjadać, prawda? Dlaczego? No zjadamy różne inne zwierzęta, jeżeli nie jesteście w wersji wege, to należy tego spróbować również, ale na pewno nie należy samemu tych ośmiornic odławiać, i to z tych miejsc, szczególnie gdzie nurkujemy, zwłaszcza, że dobre przyrządzenie ośmiornicy wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, także nie powinniśmy z tym jako nurkowie eksperymentować. Mam przyjaciół, którzy mawiają, że oni mają z rybami taki układ, że oni nie jedzą ryb, a ryby nie jedzą ich, więc być może też coś podobnego w sprawie ośmiornic mogłoby zadziałać. Odpowiadam również na niezadane pytanie o koniki morskie. Koniki morskie na Wisie są, z całą pewnością. Znaczy, ja ci powiem, że ten temat tak czy siak ja chciałam wywołać, ponieważ jedyny konik morski, którego ja widziałam pod wodą, prawdziwego, żywego, w całej swojej historii, wszystkich moich iluś tam dużo nurkowań, to był właśnie w Chorwacji. Jedyny, a zawsze chciałam zobaczyć konika morskiego i jedyny raz udało mi się to w Chorwacji. No to jest drugi raz, który ci się udaje. Bo ale to już wiesz, to zdjęcia, nie? Ale mówię, jedyny raz na żywo widziałam konika morskiego w Chorwacji. I słuchajcie, na Wisie przyznaję, że jest to zdjęcie z Chwaru, gdzie tych koników morskich jest, tam gdzie mamy drugą bazę, tych koników morskich tam jest względnie dużo, można je znaleźć w ciągu sezonu. Na Wisie zdarzało nam się to dosłownie sporadycznie, 2 czy 3 razy. Myślę, że wynika to głównie z tego, że nurkujemy często na ścianach, gdzieś przy wrakach, że rzadko się plączemy po bardziej zacisznych, płytkich zatokach, a to są siedliska koników morskich. One się tam przyczepiają albo do gąbek, albo do traw, albo do takich glonów właśnie, jak tutaj widzicie, takich troszkę jak szczotki klozetowe, i tam ich należy szukać. I są dosyć sprytne, kiedy się dopływa do konika, to on z takiej pozycji jak do zdjęcia ustawia się w pozycji, że go prawie nie widać, więc też trzeba mieć troszeczkę tutaj wyrobienia i czujności, takiej grzybiarskiej czujności, żeby sobie takiego konika wyłuskać. To teraz parę słów o wrakach, tych, na które zostały, bo są stalowe, i zaczniemy od takiego najpłytszego, który może być takim punktem otwarcia do nurkowań wrakowych na Wisie, nawet dla tych osób, które mają podstawowe stopnie. Nazywa się Teti, leży od strony Komiżskiej, w obrębie Zalewu Komiżskiego przy wyspie Mały Bariak, i leży na głębokości od 8 do, tam powiedzmy 9 do 34 metrów głębokości. Część dziobowa praktycznie została przez te 80, prawie 90 lat, bo zatonął w 30 roku, rozniesiona przez morze, ale od śródokręcia widać silnik parowy, kocioł parowy, doskonale zachowała się, nie uwierzycie, kostka brukowa w ładowniach, i doskonale wygląda koło sterowe, takie zapasowe koło sterowe na rufie jednostki. To jest standardowy punkt wycieczki wszystkich nurków, którzy mogą zejść na głębokość około 30 metrów, bo przy tym kole sterowym trzeba sobie zrobić fotkę. Więc to koło się świetnie do tego nadaje. Na wraku żyje dużo zwierzaków. To jest czasami mylony z kongerem, albo z mureną, z kongerem częściej, widlak różowy, który sobie tam żyje gdzieś najczęściej pod burtą, ale na wraku żyje też parę muren i przede wszystkim żyją 2 albo 3 kongery. Duże ryby węgorzokształtne, które dorastają prawie do 3 metrów, i ze względu na to, że są dokarmiane od lat przez centra nurkowe z Komiży, podpływają do nurków, żeby zobaczyć, czy coś dla nich mamy. I tutaj trzeba, słuchajcie, uważać, ponieważ jest to zwierzę drapieżne, polujące w nocy, słabo widzące w dzień. Jeżeli czuje rybę, szczególnie jeżeli się próbuje kongera dokarmiać małymi rybami,
to po prostu on przez, jestem przekonany głęboko, że przez nieuwagę może ugryźć. Może ugryźć w palec, kolega kiedyś ugryzł na granicy policzka i kaptura. Na pewno nie należy, i puścił na szczęście, na pewno nie należy dopuszczać go blisko siebie i traktować z respektem, tak jak każde duże, dzikie zwierzę, które potencjalnie może nam zrobić krzywdę. Nie dajcie się zabrać na te wielkie, czarne oczy, które tak fajnie patrzą jak z bajek Disneya. To nie to. Wypływając z Tetiego, bo sam Teti jest niewielką jednostką, to dosłownie tam góra-dół ogarnia się w 20 minut, ale pozostały czas można spędzić na płyciznach, które są super. Jest masa ryb, kręcą się mątwy, kręcą się ośmiornice, jest co robić przez kolejne 20-30 minut, pływają te lasomy pawie wyglądające tak jak ryby z tropików, jest po prostu super. Jeżeli weźmiecie dwa kamienie i postukacie o siebie, to ryby oszaleją, żeby i po prostu będą się dookoła was kłębiły jak na rafie. Po drugiej stronie zalewu leży duże, mroczne wraczysko, największe z tych leżących przy samym Wisie. Leży od 20 metra do 55 metra głębokości. I jeżeli ktoś nie planuje, nie zanurkuje, nie zdecyduje się na nurkowanie ze skuterem albo na nurkowanie dekompresyjne, to nie da się tego wraku zobaczyć w całości, bo to jest po prostu duża, duża jednostka, która się jest dosyć szybko przegłębia, także wycieczki rekreacyjne są mniej więcej do połowy wraku, gdzieś tam na 35-40 metrze jest nawrotka i można dużo, dużo fajnych rzeczy jeszcze zobaczyć na takich progach skalnych na płytkiej wodzie pod łodzią. Sam wrak, no jeżeli ktoś jest fanem wraków, to na pewno Vasilios go nie rozczaruje, bo jest dużo fantów, leżą jakieś zapasowe kotwice, jest fajnie porośnięty, są gąbki, są jakieś takie kolonijne mszywioły, kolonijne, no wyleciało mi z głowy, zaraz zobaczcie na zdjęciu, ale myślę, że sobie teraz tego nie przypomnę, śruba obrośnięta gąbkami. Co to jest? Może mi Ewelina podpowie. No nic, zostawiamy to na dopisanie po webinarze. I wszędzie na tych głębszych wrakach spotkacie rybki nawiązujące do naszych nurkowań rafowych w Morzu Czerwonym, bo jest to europejska odmiana papużaków afrykańskich, czyli antiasów. To są te pomarańczowe rybki, które nam zasłaniają rafę najczęściej w Egipcie. One w Morzu Śródziemnym również występują. Oczywiście rezydują duże skorpeny. No nie będziecie, z całą pewnością nie będziecie rozczarowani po nurkowaniu na Vasiliosie. No i wreszcie dochodzimy do dwóch samolotów z kilku, które leżą wokół Wisły, ale dwóch takich, które są osiągalne przy samym brzegu Wisły. Ten płytszy to Liberator B-24 Toulouse American, który niefortunnie udało mu się wylądować na lotnisku, które w 1944 roku powstało po wygnaniu Włochów, powstało na Wisie, powstał taki polowy pas startowy, polowe lądowisko, które przyjęło kilkaset maszyn powracających z misji bojowych nad Europą, maszyn ostrzelanych, uszkodzonych, którym nie udałoby się dolecieć do bazy we Włoszech. Jedną z tych maszyn był właśnie Liberator Toulouse America, który jak wszystkie B-24, jak ostatnio tłumaczył w tym czasie covidowym na jednym z webinarów Phil Short, miały tego pecha, że wodując nabierały wody klapami zasłaniającymi luki bombowe. One się po prostu, te luki otwierały do środka i Toulouse lądując, B-24 lądując, po prostu napełniał się wodą, po czym urywał mu się ogon i samolot rozpadał się na powierzchni wody na dwie części. I właśnie w takiej pozycji ten Liberator leży. Część przednia do góry kołami, a w zasadzie do góry kołem leży na 40 metrach w głębokości na równym dnie. Jest trochę rzeczy do obejrzenia przy samym wraku, spadochron wykonany z jedwabiu, który się oparł próbie czasu,
fragment kokpitu pilota z wolantem, no a kawałeczek dalej, jakieś 60 metrów dalej, poniżej takiego progu skalnego na 50 metrach jest majestatycznie wbite kolejne śmigło tego samolotu i coraz bardziej rozpadający się, siadający coraz niżej kadłub w części ogonowej. Na wraku rezyduje sporo zwierzaków, widuje się czasami kilka piotroszy na raz. To jest ryba, którą najłatwiej spotkać na targu rybnym w Splicie, ale jak macie troszkę szczęścia, to można ją też zobaczyć na żywo w Adriatyku. Rezydują mureny, ale ciekawostką jest też to, co zobaczycie zjeżdżając po linii opustowej, która łączy powierzchnię z takim blokiem w odległości parunastu metrów od wraku. Otóż na linie rezyduje sporo zwierzaków i sporo się dzieje. Do liny przyczepione są kaczenice, które wyglądają troszkę jak małże, ale tak naprawdę są osiadłymi skorupiakami filtrującymi wodę. Przy baniaku na górze czasami widuje się rogatnice, które się bardziej kojarzą z morzami tropikalnymi niż z Adriatykiem, ale występuje jeden śródziemnomorski gatunek. Oraz na dole są poskładane jajka kalmarów. To wszystko, proszę Państwa, na jednej linie na długości 40 metrów. Ale to nie wszystko. Jeżeli kiedyś zanurkujecie właśnie na B24 albo na B17 albo na Ursusie i okaże się, że w drodze powrotnej wasze rękawiczki pokryte są jakimiś glonami, to popatrzcie uważnie, czy te glony się przez przypadek nie ruszają, ponieważ najprawdopodobniej są to skeleton shrimps, czyli krewetki szkieletowe. Prawdopodobnie napływowy gatunek, nie rdzenny adriatycki, tylko zawleczony gatunek, są też widziane w morzach tropikalnych. I to jest, proszę Państwa, hicior, ponieważ w pierwszej chwili kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest coś żywego. Potem jest nam oczywiście przykro, ponieważ po wyjściu mamy masę tych krewetek na rękawiczkach i w ogóle trudno się tego pozbyć, ponieważ one się doczepiają od razu do takiego nowego podłoża. No i tam ci, którzy mają większy sentyment, próbują jakoś ratować ale potem jeszcze po trzech dniach się znajdują w kieszeniach swojego skafandra. No jest z tym naprawdę, no nie ma tutaj dobrej rady. Jeżeli ktoś coś wymyśli, to na pewno dostanie odznakę jakąś ekologiczną od nas, bo na razie... Nie dotykać liny? No słabo, wiesz, czasami warunki są takie, dobrze wiesz, że nie da się za bardzo nie dotykać liny, zwłaszcza, że nie zawsze się da zanurkować na B24 i ludzie spotykają się, jak jest dobra pogoda, to spotykają się łodzie z kilku centrów nurkowych. Na opustówce powstaje taka typowa kula zła, gdzieś tam w rejonie 6 metra. Kula zła. Takie obrazki są na porządku dziennym wtedy, prawda? Czyli przystanek bezpieczeństwa albo deko w takim jacuzzi pęcherzyków gazów wydychanych przez nurków poniżej. No ale da się. I wreszcie na koniec taka perełka wrakowa. Myślę, że wrak, który dla wielu osób jest inspiracją do tego, żeby się uczyć nurkować technicznie, żeby się dalej rozwijać w nurkowaniu, a mianowicie wrak bombowca B17. O dziwo troszeczkę mniejszy, z mniejszą rozpiętością skrzydeł, bo tylko 31, niecałe 32 metry, tam było ponad 33 metry przy B24, ale proszę Państwa, ktoś, kto zejdzie na te 60 parę metrów, tam maksymalna głębokość to jest 72 metry pod ogonem i przy dobrej widoczności popatrzy na samolot, który jest w jednym kawałku, który ma cztery śmigła, stoi na kołach i po prostu wygląda jakby na chwilę tylko tam przysiadł, po prostu ręczę, że będzie długo to wspominał, bo jest to widok niezwykły. Jest to widok niezwykły i widok, dla którego część ludzi decyduje się, żeby uczyć się nurkować technicznie i żeby trenować to. To też jest wyjaśnienie, dlaczego na tak wielu nurkowiskach wiskich, na głębokościach absolutnie rekreacyjnych ludzie nurkują w twinsetach, nurkują ze stage'ami, nurkują w rebach, ponieważ trenują, ponieważ przygotowują się do tych nurkowań, gdzie po prostu ten sprzęt jest niezbędny, żeby coś zobaczyć. To nie jest
próżność czy fanfaronada, tylko po prostu niezbędny element treningowy, żeby w takich miejscach czuć się bezpiecznie i komfortowo na głębokościach rzędu 70 i więcej metrów. Znaczy, powiem Ci zupełnie szczerze, że jedną z takich osób, które w ogóle zainspirowały się do jakiegoś takiego bardziej nurkowania z powodu właśnie tego wraku, jestem ja. Bo ja w ogóle sobie kiedyś, wiesz, będąc nurkiem OWD, wymyśliłam, że to w ogóle będzie mój, wiesz, Mont Everest i tak dalej, że ja tam kiedyś zanurkuję. No i tak właśnie było, nie? Tak się zaczęła moja gdzieś tam właśnie przygoda z tymi głębszymi nurkowaniami, także... A potem okazało się, że mało, prawda? Że trzeba kolejne wyjazdy to już się tam zaczynało, tak? Ale to jest w ogóle tak, inna historia. W każdym razie tak, mamy tutaj dużo też właśnie komentarzy, że faktycznie kilka osób przynajmniej... No po prostu tak zaczęło swoją przygodę nawet z nurkowaniem w ogóle, że gdzieś ktoś zobaczył ten wrak i po prostu zaczął od tego. Nie? Tak, widzę, mignął mi komentarz, czy jest coś nowego. No więc słuchajcie, ja może skomentuję to od razu, że później może nie być kontekstu. Wiemy, że nowe wszyscy wiemy, którzy się interesujemy miejscami nurkowymi wokół Wisły, że pojawiają się nowe wraki. One się nie pojawiają bezpośrednio przy wyspie Wis. Najbliższy wrak samolotu leży w kanale Wiskim bliżej Biszewa, a kolejne B-24, B-17 to są okolice wyspy Swetac. To jest wszystko rejon wyspy Wis, ale nie przy samym Wisie, tak samo Maris, tak samo hydroplan Catalina, który też jest w okolicach Swetca. Nie nurkowałem na nich, nie mam stamtąd zdjęć. Praktycznie można by im pewnie poświęcić, gdyby ktoś to opowiedział, Marcin Miętek albo może Adam, Artur Dąbrowski, pewnie można by im poświęcić zupełnie odrębną prezentację. Nie da się wszystkiego opowiedzieć o tym, co można obnurkować przy Wisie, bo temat jest zbyt rozległy, zatem ja opowiem jeszcze o tym, co można zobaczyć w kawernach i jaskiniach i zwrócę Waszą uwagę na to, że wszystkie kawerny i jaskinie, niezależnie od tego, czy nadwodne, czy podwodne, powstawały w okresie regresji morza, ponieważ te rejony były parokrotnie w ostatnich setce tysięcy lat, albo troszkę więcej, były parokrotnie osuszane, czy też obniżał się poziom wody i potem się ponownie podnosił po ustąpieniu okresu zlodowacenia. Wszystkie kawerny, które oglądamy na powierzchni wyspy albo pod wodą, wszystkie powstały w okresach właśnie tej regresji morza dzięki procesom krasowym, które znamy z naszej Jury Krakowsko-Częstochowskiej i z innych obszarów, gdzie występują skały dolomitowe i skały wapienne. Na wyspie Biszewo są dwie takie perełki krasowe. Jedna z nich to focza jaskinia, która nazywa się Medwiedzia Szpilia, ale tak naprawdę powinna się po polsku nazywać foczą jaskinią. Miejsce, w którym kiedyś mnożyła się mniszka śródziemnomorska, czyli taki śródziemnomorski gatunek foki. Jaskinia, do której można, na tyle duża, że można do niej wpłynąć małą jednostką pływającą albo po prostu w płetwach, dochodząc do ciemnego miejsca już zupełnie na końcu jaskini, gdzie młode mniszki śródziemnomorskie się rodziły i gdzie dojrzewały i uczyły się ponownie. Drugi hicior wyspy Biszewo, prawdopodobnie najlepiej znany w ogóle cel wyjazdów i planów wyjazdowych i ze Splitu i z innych wysp, to tak zwany Blue Cave, czyli modra szpilia, która jest takim fenomenem jak słynna błękitna grota na Capri i wokół tego powstał olbrzymi biznes, który przepuszcza dziennie w normalnym ruchu turystycznym przeszło 1000 osób. Także jest terminal, gdzie się wsiada na małą łódeczkę, potem się tą łódeczką dopływa do sztucznie utworzonego otworu wysadzonego dynamitem na początku XX wieku i wpływa się do środka z takim panem gondolierem, który tam się później po ścianach przepycha do centralnej części, a tam naprawdę jest coś fajnego, ponieważ światło wpadające przez
dolny otwór jaskini odbija się, przez naturalny otwór jaskini, odbija się od piaszczystego dna i oświetla dużą kawernę wewnątrz, taką niebieską poświatą. Wiecie co, przez lata omijałem Blue Cave, kiedyś tam można było nurkować, od wielu lat już nie można nurkować, ale kiedy 2 lata temu tam po długiej przerwie pojechałem, to od tego czasu bardzo chętnie biorę udział w tych wycieczkach, bo jest to naprawdę piękne miejsce. Jeżeli się to fajnie zorganizuje, nie trzeba za długo czekać tam w kolejce na Biszewie, w tym terminalu, to wrażenie jest piorunujące i warto poświęcić jeden dzień z pobytu na Wisie, czy pół dnia, żeby Błękitną Grotę odwiedzić. Przy okazji oczywiście odwiedza się inne plaże, można popływać, posnorklować, spędzić ten czas nienurkowo z rodziną i fajnie się przez pół dnia, czy przez cały dzień pobawić. Piotr, padło pytanie o długości tych jaskiń. O tych, które focza jaskinia na pewno ma ponad 100 metrów. Wije się dosyć głęboko i na końcu robi się zupełnie ciemno. Ale cały czas ma poduszkę powietrzną nad głową, wysoką poduszkę powietrzną. Także w każdej chwili można tam wpłynąć w pław i w każdej chwili się wynurzyć. Jest bardzo, bardzo dużo miejsca, ale trzeba mieć latarkę. A Blue Cave w ogóle jest nie do odwiedzenia samodzielnie, ale cała formacja ma może 30 metrów. Z takim zakrętem i rozszerza się w tą komorę, którą widzieliście na zdjęciu o średnicy może 7-9 metrów. Dwie łódki mogą tam, po prostu łódki płyną, tak przesuwają się wzdłuż ścian. Nie jest to super kameralne, z tego sobie trzeba zdawać sprawę, ale mimo wszystko robi to fajne wrażenie. Jest też w centralnej części Wisły, może nie w centralnej, od północnej strony Wisły, jest jaskinia, którą warto odwiedzić. To jest taka wycieczka dla osób, które się trochę lubią schechłać. Idzie się oszlakowaną trasą, ale rzadko odwiedzaną, więc dużo pajęczyn po drodze, trzeba się troszkę przez tą makię poprzedzierać i dochodzi się do wejścia do tak zwanej kraliecinej szpili, która wisi jakieś 30 metrów, 40 metrów nad północną ścianą Wisły, nad samą wodą. Jest to super wycieczka w takiej pętli, trzeba mieć czołówkę, powinno się mieć kawałeczek liny do przeasekurowania się na takich dwóch skalnych progach, ale jest to super punkt programu, szczególnie w tych chłodniejszych porach roku, kiedy w czerwcu, kiedy jeszcze nie jest bardzo upalnie i wędrówka, bo idzie się około godziny idzie się tam do wejścia do jaskini. Także w środku lata jest dosyć niewygodnie, dosyć jest to męczące, ale jeżeli jesteście w maju, w czerwcu, we wrześniu, to jest to super punkt. Są dwie sale ze stalaktytami, stalagmitami, z kolumnami i duża, duża frajda. Nie, jest to bardzo kameralne, w przeciwieństwie do Modrej Szpili. Odwiedza kraliczną szpilę mało osób i to będzie na pewno wycieczka dla Was. Pod wodą nurkujemy w kawernach na Wisie, nie nurkujemy w formacjach typowo jaskiniowych, także wszyscy nurkowie w konfiguracji rekreacyjnej mogą nurkować. Większość tych kawern jest na głębokościach do 20 metrów, więc i cały czas po wejściu do kawerny widzi się, a przynajmniej nie wchodzimy głębiej w te miejsca, gdzie poza którymi już nie widać otworów światła, otworów wejściowych, więc typowe kawernowe nurkowanie, czy w Wielkiej Szpili, czy na Bilim Boku, gdzie jest dosłownie ciąg 4 takich kawern, jedna koło drugiej. To są takie typowe miejsca odwiedzane przez nas w każdym tygodniu, chyba że nie pozwala na to pogoda. Wiesz co, mamy pytanie, w jakiej jaskini miejscowi co roku prowadzą swoje obchody czy święto na łodziach? To jest bardzo dobre pytanie. Ja nie umieściłem tego slajdu. Mamy przyjemność, prowadzą koncert muzyki a cappella, czy pieśni a cappella, odbywa się w Green Cave, czyli w Zielonej Szpili, która znajduje się na wysepce Rawnik, koło niedaleko pozycji, gdzie nurkuje się na B17, koło miejscowości Przysiłka Rukawac. To jest duża jaskinia z dużym wejściem pozwalającym na wpłynięcie
jednostkom pływającym takim nawet jak nasza łódź nurkowa i my mamy przyjemność wypożyczać scenę do tej imprezy, czyli naszego Bajkonura, jedną z naszych łodzi, ponieważ kapitan naszej łódki jest członkiem jednego z tych zespołów śpiewających a cappella, tak zwanej klapy. Impreza jest świetna, akustyka wewnątrz jak w muszli koncertowej, a cały koncert pieśni, recytacji, poezji kończy się w Rukawcu grillem fundowanym przez lokalną wspólnotę. Świetna sprawa, no ale niestety w zeszłym roku impreza się nie odbyła. Mam nadzieję, że w tym roku będzie lepiej. Kończąc temat jaskiń, trzeba popatrzeć, co tam żyje, ponieważ tam spotyka się zwierzaki, których w ogóle się nawet na nocnych nurkowaniach nie widzi. One żyją tylko tam, na przykład niektóre węże bydła, duże raki łopaciarze, one czasami są na głębokich ścianach spotykane, a pogony, takie rybki jak z akwarium, ze słoika, ale przede wszystkim babki leopardzie, które spotyka się tylko w kawernach i w jaskiniach. To jest taki typowy mieszkaniec przestrzeni overhead. Także wyczujcie oko, to jest rybka wielkości 10 cm i praktycznie w każdej dziurze jest do wyoglądania. I na zakończenie, słuchajcie, jeszcze krótka refleksja fotograficzno-filmowa. Mam tą przyjemność, że od 32 lat fotografuję. Tak się po prostu zrobiło, że odkąd zacząłem nurkować, fotografowałem. I myślałem, że w Morzu Śródziemnym, w Adriatyku sfotografowałem wszystkie fajne rzeczy. Jakież było moje zdziwienie i radość, kiedy się okazało, że kiedy otworzyliśmy bazę na Wisie od 2015 roku, okazało się, że ja w zasadzie nic nie sfotografowałem, że cały czas można coś dofotografować i coś fajnego zobaczyć. Także od 2 lat prowadzimy takie na fali tego entuzjazmu fotograficznego, któremu uległem i któremu ulegają moje koleżanki i koledzy, którzy pływają z aparatami fotograficznymi. Organizujemy takie zloty fotograficzne, które skupiają parunastu fotografów, czasami prawie 20 fotografów, którzy przez cały tydzień nie robią nic innego, tylko fotografują, gadają o fotografii, a potem na końcu pokazują swoje zdjęcia z Wisły, a w międzyczasie pokazują zdjęcia z poprzedniego roku. Wejdę ci w słowo, bo mieliśmy tutaj kilka pytań właśnie o konfigurację, o sprzęt, o aparaty, o doświetlenie i tak dalej. I ja to właśnie chciałam powiedzieć, że generalnie zarówno Piotr, jak i w konfiguracji, czy razem i osobno z Ireną Stangierską prowadzą właśnie takie warsztaty fotograficzne. Można na takie warsztaty z Piotrem się umówić w Polsce. Można w Chorwacji, także generalnie to zupełnie, ten webinar to zupełnie nie jest czas i miejsce na rozmowy o sprzęcie i konfiguracji fotograficznej, bo rozmawialibyśmy, tak jak Piotr powiedział, pewnie następny tydzień, a generalnie i tak jesteśmy trochę po czasie. Także wszystkie osoby zainteresowane, zaraz Wam podamy też całe namiary Piotra, ale możecie na warsztaty takie właśnie sprzętowo-fotograficzne z Piotrem się umawiać. Zwyczajowo organizujemy z Irką Stangierską jeden warsztatowy tydzień na przełomie czerwca i lipca. Może będzie, no zobaczymy jeszcze, tak z reguły to wypadało. I organizujemy wspólnie z Ireną zlot, który nie ma charakteru warsztatowego, nie szkolimy się tam nawzajem, po prostu wymieniamy doświadczenia. To jest takie forum otwarte dla wszystkich fotografów, którzy po prostu chcieliby sobie tydzień pofotografować i pogadać o fotografii. Ale bez charakteru warsztatowego, gdzie ktoś jest wykładowcą, a ktoś inny słuchaczem. 11 do 18 września w bieżącego roku zapraszam na, w imieniu swoim Irki Stangierskiej i Nautiki, zapraszam na Wisto, zdjęcie jakiegoś tam fragmentu grupki z zeszłego roku. Zapraszam Was również do tego, żeby zaciągnąć sobie ze sklepu Google, zaciągnąć sobie darmową apkę Nurkowiska, autora wymienianego już przeze mnie, wspominanego przeze mnie Mariusza Milki. Nurkowiska opisuje kilkadziesiąt miejsc nurkowych wokół Wisły. Link również w opisie wydarzenia. Tak, dziękuję bardzo. I na razie do tego momentu wspiera apka tylko Androida, ale poprawimy się i w
sezonie będzie na pewno dostępne również dla posiadaczy, dumnych posiadaczy iPhone. Obiecałem to w zeszłym roku, prawdopodobnie Mariusz to podtrzymuje również, więc daj Mariusz jakiś sygnał, czy tak będzie, czy jesteśmy gotowi. Ja jestem gotowy od strony finansowej. Chciałbym również podziękować bardzo za użyczenie materiałów ilustracyjnych mojemu koledze chorwackiemu nurkowi Danielowi Fyrce, który specjalnie na ten wykład umożliwił mi zaprezentowanie jego rysunków, doskonałych rycin z książki Skarby Adriatyku Blago Jadrana, oraz w imieniu Daniela zarekomendować zapoznanie się, zakupienie książki, która za miesiąc zostanie wydana, poświęconej Wiskiemu lotnisku. Z tej książki, której Daniel, który jest z wykształcenia inżynierem, ale z zamiłowania historykiem, jest doskonałym fotografem i rysownikiem, Daniel zebrał informacje o historii, takiej krótkiej historii, ale bardzo intensywnej, bo trwającej od marca, od maja 1944 roku do zakończenia wojny, historii tego wiskiego aerodromu, czyli tego polowego lotniska na Wisie, z której wynika, że nie znaleziono jeszcze, nie zidentyfikowano jeszcze miejsca położenia 27 samolotów, które miały na Wisie wylądować, zgłaszały potrzebę lądowania, a gdzieś spadły, gdzieś w okolicy Wisu. Więc jeszcze przed nami sporo odkryć. Należy raczej sądzić, że będą one na większych głębokościach, nie rekreacyjnych, ale sama pozycja jest doskonałą cegiełką podnoszącą, dzięki której można podnieść wiedzę o wojennej historii Wisu oraz o samolotach, przy których nurkujemy. Przepraszam, tylko mamy dwa komentarze. Pierwszy to jest, że czekamy z niecierpliwością na apkę dla iOS-a, a drugi to jest odpowiedź Mariusza, tak zrobimy. Więc Mariusz nigdy nie mówi nie, na pewno zrobimy. Okej, ja na zakończenie tego webinaru chciałbym się też podzielić z wami taką refleksją, że ani webinar, który jakby nie był długi, nie pomieści wszystkich informacji, które można przekazać o tym, co można spotkać na Wisie pod wodą, ani o historii wraków, które zauważcie, ja w ogóle je pominąłem, ponieważ to kompletnie nie mieściłoby się w czasie. Traktujcie to jako pewną wizytówkę Wisu i przyjmijcie taką ode mnie taką refleksję, że na Wisie można zobaczyć tylko tyle, ile Wis wam w danym momencie pokaże, choćby ze względu na warunki pogodowe, i tylko tyle, ile wy jesteście dzięki swojej uważności, dzięki swojemu wyszkoleniu nurkowemu w stanie przyjąć. Nie da się nic więcej dostać, więc ja przyjąłem taką zasadę, że po prostu będę tam wracał, będę tam spędzał jak najwięcej czasu, żeby przez ilość ekspozycji po prostu tą wiedzę o Wisie i o tym, co pod wodą i nad wodą zdobywać. Łacińska sentencja vis major oznacza siła wyższa, więc po prostu ja się tej sile poddaję i wam życzę również tego samego. Dziękuję bardzo za uwagę. Piotr, ja tobie bardzo dziękuję. Mamy bardzo taki komentarz. Piotr, szykuj kolejne webinary, więc myślę, że te nasze webinary tutaj będą musiały dojść do skutku, tak czy inaczej. Ja wyświetlam wam w tej chwili dane Nautiki i dane facebookowe Nautiki, w jaki sposób facebookowo znajdziecie Nautikę, to jest Nautika Wis. Wszystkie pozostałe namiary Nautiki macie oczywiście również w namiarach tych w naszym opisie wydarzenia. My dzisiaj bardzo wam dziękujemy za uwagę. Jest bardzo miły komentarz od Marty, odniosę się do niego. Ja już to kiedyś pisałam, ale powtórzę, pandemia poszła won, te webinary niech zostaną na zawsze. Marta, bardzo ci dziękuję, bardzo wam wszystkim dziękuję, bardzo was też prosimy na koniec, jeżeli wam się podobało, o lajki, o serduszka pod tym naszym webinarem. No mieliśmy grubo ponad 400 osób dzisiaj, a mamy tylko 200 lajków, prosimy o uzupełnienie. Skandal.
Skandal. Tak, to jest skandal w ogóle, także każdy, kto nie wrzucił nam jeszcze serduszka bądź lajka, bardzo, bardzo was prosimy o to. Webinary na pewno w tej chwili na czas jakiś jeszcze są zaplanowane. Chciałam również odnieść się do tego, o co was prosiłam na początku, czyli do podzielenia się z nami tym, skąd oglądacie. To naprawdę jest dla nas bardzo ciekawa i istotna informacja i dzisiaj z takich najdalszych zakątków bardzo serdecznie pozdrawiam na pewno Przemek w Meksyku, na pewno Jacek w Meksyku, na pewno Ako w ogóle gdzieś na końcu świata, Marta na drugim końcu świata, mamy osoby z Islandii, mamy osoby też ze Splitu właśnie, także naprawdę to jest coś, co te wasze komentarze, te wasze lajki, te wasze serduszka, to jest coś, co po prostu nas napędza do tego, żeby to dla was robić, bo tak naprawdę to jest dla was, to jest coś, co chcemy wam pokazywać, chcemy rozszerzać waszą wiedzę o tym naszym świecie nurkowym, żebyście mogli też poznawać ciekawe miejsca i ciekawych ludzi. Zapraszam was oczywiście do śledzenia fanpage'a Dan Europe Polska co wtorek w godzinach, że tak powiem, wieczornych. No póki co te webinary, niezależnie od pandemii, na pewno dla was będziemy prowadzić, także bardzo serdecznie wam dziękujemy za bycie tutaj z nami dzisiaj i Piotrze, bardzo, bardzo tobie dziękuję i myślę, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, już będziemy szykować dla was kolejne webinary. Ja dziękuję, Irena, również dziękuję wam serdecznie za udział. Od strony prowadzącego to jest tylko potwierdzenie starej maksymy, uczył, aż sam zrozumiał, więc bardzo dziękuję, że daliście mi tę szansę. Dziękuję również tutaj za serdeczne komentarze od przyjaciół, wyświetlają się w pasku, nie mam jak zareagować, ale obiecuję, że wszystkie przeczytam. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję bardzo, Irenko, za zaproszenie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć. Cześć.